Siema wszystkim, dziś mam dla was modyfikację na samochody w Minecraft. Na początku musimy zrobić dwa funkcyjne bloki. Jeden z nich to jest jakby podnośnik na auto, a drugie to stół, w którym robimy części. W stole możemy robić wszystkie po kolei części, czyli mamy tutaj szkielet auta, silniki, koła oraz dodatki. Gdy już zrobimy wszystkie części, wtedy stawiamy je tu i składamy auto, ale to po kolei. Złożymy sobie na początku ten podstawowy frame, czyli klikamy tak i czekam, patrzymy co nam się tu wyświetli. Mamy takie bloki potrzebne do zrobienia tego, więc przekładamy sobie, wszystkiego po jeden potrzeba. Klikamy, on wtedy się odznacza na zielono. Wszystko sobie tutaj włożymy i jak widzicie jest i szkielet. Później robimy to samo z silnikiem, musimy sobie wybrać jaki chcemy. Zależy wszystko od prędkości, jak widzicie speed każdy ma coraz wyższy. I na przykład robicie sobie taki diamentowy. Później robicie koła, polecam te większe. Mają lepszą przyczepność jak widzicie. Grip. Tu jest na przykład 0,80 tu jest nawet. No i na końcu dodatki, ale to za chwilę wam pokażę jak one działają. Gdy już zrobimy wszystkie części, wtedy stawiamy na nasz stół, czy tam podnośnik, jak zwał tak zwał. Teraz trzeba włożyć koła i tutaj trzeba się pomęczyć i znaleźć taki punkt, w którym akurat będzie to działało. I teraz silnik. Silnik wkładamy od góry, czyli podlatujemy sobie lub no, wy na survivalu to po prostu podbudowujecie się i tu klikamy. W tym momencie był taki lekki wybuch i auto jest już w pełni sprawne. Nie potrzeba tu żadnego paliwa, działa to jak koń, po prostu nic nie potrzebuje, żeby jeździć. Teraz wchodzimy sobie i jak widzicie autko już funkcjonuje. Teraz wystarczy zjechać i jak widzicie wszystko działa. Auto normalnie jedzie. Mamy tutaj kilometry, metry na sekundę mamy w lewym górnym. Nie w każde auto potrafi wjechać pod górę, a więc z tym się musicie liczyć, że to auto jest na przykład słabe. Więc wyjdziemy z tego. Jeżeli mamy jakiś pojazd i chcemy go zniszczyć, wystarczy, że zrobimy crowbar. On jest tutaj, tak go robimy. I teraz prawym przyciskiem myszy klikamy i zwraca nam wszystkie przedmioty. Czyli ja sobie wpiszę game mode, weźmiemy sobie na survival, bo inaczej to nie zadziała. I teraz patrzcie, wszystkie części mi zwraca. Na game modzie to nie działa, bo wtedy się niszczy pojazd całkowicie. Ale teraz zostały nam zwrócone wszystkie części z tego pojazdu. I zaraz zrobimy ciągnik, czy tam traktor, jak zwał, tak zwał. Wejdźmy sobie, albo nie będę robił, tylko po prostu wezmę stąd już z gotowych, bo tu mogę sobie na kreatywie wziąć gotowe. I weźmy przy okazji jeszcze ten wózek. Zobaczcie, mamy ciągnik. Do ciągnika możemy jeszcze na przykład, jak widzicie, tu macie na ostatniej pozycji macie dodatki. I możecie dać grass cutter, czyli to będzie kosiarka. Tu jest crop harvester, czyli będzie zbierało nasze plony. No i tu jest dużo innych, na przykład możecie skrzynkę mieć, możecie mieć pasażera. Crafting, tu jest mob controller, tego nie wiem od czego to jest, jak to działa. Tu macie jeszcze siewnik i to jest ten, tylna kosa, chyba do orania. Ale wezmę sobie z game moda, nie będę tego craftował tutaj. Weźmy sobie może... niech będzie ten crop harvester albo grass cutter. Okej, to weźmy. Teraz to by się przydało podłączyć z przodu i możemy z tyłu jeszcze włożyć na przykład skrzynię albo siewnik. To będzie akurat śmieszne. Taki typowy ciągnik. Jak widzicie jest, działa to. Mamy i ten siewnik cały. To chyba, nie wiem czy to jest siewnik, czy to od czego to jest. Nie rozumiem. Pewer, nie wiem co to znaczy. Mamy tutaj już wszystko podłączone. No i teraz można wejść. Zobaczcie, ciągnik funkcjonuje dobrze. Teraz zobaczymy czy będzie mógł on wjechać. Jak widzicie on wjedzie już. To autko nie mogło. W ogóle ściszę to trochę, bo jest za głośno chyba. Ciągnik bez problemu sobie wjeżdża pod takie struktury, pod bloki. Ale to autko stare nie mogło tego zrobić. Zobaczmy to jest jakiś wózek jeszcze. Zobaczmy czy on będzie mógł wjechać. On chyba... On może, tak. Jak widzicie,
ten nie może. Przez to pewnie, że on jest długi i ma małe koła. Możliwe, że to te małe koła o tym decydują. No bo jednak tu jest... On też nie będzie mógł pewnie. Zaraz zobaczymy. Ale on ma większe koła. O, on już może. No czyli to zależy w sumie od kół. Musicie patrzeć, żeby robić te większe koła niż te mniejsze, bo one się nie opłacają. Tutaj macie jeszcze różne rzeczy, z których możecie robić dróżki albo jakieś podjazdy. Czyli możecie sobie do domku robić podjazd. On się dopasowuje do takiego bloku, jaki tutaj akurat jest. Jak, nie wiem, postawimy go gdzieś wyżej, to będzie się kolorowo dostosowywał do liści. Tu się akurat nam dostosował do piasku. Ten będzie tak samo robił. I zobaczcie, normalnie jest podjazd. Możemy z tego robić wysokie podejścia. Tu akurat ten nie ma styczności z blokiem. Wtedy będzie kolor taki, taki niebieskawy. Teraz zobaczcie jeszcze, tu macie takie dasze. One przyspieszają pojazd, czyli jak będziemy jechać, najedziemy na to, to pojazd będzie przyspieszony. Wjedźmy sobie w to. O, i widzicie? I teraz max prędkość, kurde, jakie to szybkie. I tu jest jeszcze, tu jest właśnie ten z trawy taka drążka. Tu jest z ziemi, tu mamy z piasku i jeszcze jest ze śniegu, czyli możemy robić takie dróżki z różnych bloków. Najlepszym blokiem jest chyba to, jeżeli chodzi o stawianie na ziemi, bo możemy sobie przyspieszać bardzo pojazdy. No i to chyba tyle z tej modyfikacji. Jeżeli chcecie, link zostawiam wam w opisie. No i do następnego. Siemano!